Witam bardzo serdecznie w grze 3D Lab na Atari ST. Gra wydana w 1995 roku, a napisana przez Dirka Hagedorna. Więc można jeszcze o tym autorze co nieco poczytać. Tutaj są właśnie jego informacje, nawet adres jest. Chyba to jest konto. Coś w tym stylu, może i telefon, kto wie. Tutaj jest generalnie o tym programie. To jest język niemiecki, więc no, nie znam za bardzo, więc nie będę się tutaj jakoś specjalnie wczytywał w to. No i teraz mamy u góry rozmiar labiryntu 4×4, więc poruszamy się przy pomocy klawiszy kursora. Proszę bardzo, mamy. Wyszedłem z labiryntu. Za każdym razem, gdy wyjdziemy z labiryntu, pojawia się kolejny, z tym, że ten kolejny już jest większy, bo jest 5×5, i za każdym razem, gdy będziemy wychodzić z każdego kolejnego labiryntu, będzie on coraz większy. Więc teraz będzie 6×6. Nie wiem, jaki jest maksymalny, ale jak na razie sobie trochę pognamy, zobaczymy. Ja oczywiście stosuję zawsze zasadę trzymania się jednej strony, bo akurat tego typu labirynt jest konstruowany, więc raczej nie powinno być tutaj większych problemów z przechodzeniem tych labiryntów. Teraz mamy 7×7, robi się coraz bardziej labirynt złożony, już pewnie będzie coraz dłużej mi schodziło znajdowanie wyjścia. Ale lubię generalnie tego typu gry, więc mogę sobie po tych labiryntach pochodzić. No trochę kamera jest tak dziwnie trochę ustawiona, no dałbym ją trochę niżej generalnie, no ale cóż, jest jak jest, nie ma co narzekać. 8×8 labirynt teraz, więc już jest wielkość bardziej zacna i teraz już mogę co nieco pobłądzić, ale zobaczymy, ile tych labiryntów uda mi się tutaj przejść. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj labirynt o wielkości 100×100, chociaż nigdy nic nie wiadomo. Także bardzo prosta gra sama w sobie, tylko coraz więcej się ołazić trzeba. Dobra, 9×9. Ok, jest nieźle. Może trzymać się lepiej zamiast prawej, to lewej strony. Może będę miał taktykę raz w tą, raz w tą, bo może tak być, że raczej w tą stronę na prawo trochę się więcej ochodzę niż trzymając się strony lewej, ale oczywiście nie jestem tego do końca pewny, więc zobaczymy. No tutaj jak widać jest trochę więcej tych korytarzy. No w końcu jest wyjście. Dobra, uwaga, labirynt 10×10 i widzę, że wcale tutaj nie zamierza ten labirynt się tworzyć mniejszy za każdym razem, gdy się go przejdzie. Podejrzewam, że następny będzie 11×11, więc ja sobie będę je przechodził, a generalnie okaże się, jaka wielkość będzie maksymalna, o ile takowa jest tutaj przewidziana. Podejrzewam, że tak, ale jaka to będzie wielkość, to nie mam zielonego pojęcia. No i proszę, jest wyjście, dobra. 11×11, czyli zwiększa się poziom. Jak dojdę do 20×20, no to już chyba będzie tak, jak mniej więcej jest na komputery 8-bitowe, 25×30 czy coś takiego. Ale tutaj labirynt jest tworzony zawsze kwadratowy, więc ok. Dobrze, że to wszystko się szybko rysuje. To można
można dość żwawo sobie poczynać. Także labirynt coraz większy i coraz dłużej się go przechodzi. No ale to jest logiczne przecież. No, trzeba przyznać, że trochę błądzę. Ale wreszcie to wyjście gdzieś się znajdzie. No bo musi gdzieś być, nie? Chyba, że się gdzieś pogubię i przeskoczę jakąś jedną ścieżkę i wtedy mogę mieć problem ze znalezieniem, bo będę krążył w nieskończoność. O, jest, akurat tutaj się znalazło w tym miejscu. Proszę bardzo, 12 na 12. Bez litości. Dobra, może pójdę teraz lewą stroną dla odmiany. Zobaczymy. 12 na 12 to już jest labirynt ciekawie duży. No i trochę mi już tutaj zejdzie przechodzenie tego. Jest dużo takich. Tutaj akurat jest w tej grze tak zrobione, że ściana labiryntu jest szerokości jednego piksela, przez co można jakąś jedną przecznicę gdzieś ominąć, a wtedy nie byłoby to ciekawe. 13 na 13. Znów się będę trzymał lewej strony, bo chyba mi się wydaje, że idąc lewą stroną jest troszkę szybciej, więc na razie to się pospieszyłem, a można było trochę skrócić czas. No, ale cóż. Dobra. No i tutaj jest właśnie tak, że te ściany są cienkie i przez to można coś przeoczyć albo przejść za daleko o jedną przecznicę i no i może zacząć się błądzenie, no. I może zacząć się błądzenie. Suma summarum, na pewno z tego labiryntu się wyjść da. Chyba że będą, zaczną być tworzone labirynty, które będą miały niestety oddzielone ściany od siebie, a wtedy no, byłoby to bardzo niefajne, bo wtedy krążenie jest murowane i z takiego labiryntu można wtedy nie wyjść. Także labirynt 13 na 13, jak widzę, jest dość upierdliwy. Ale będzie większy, jak z tego wyjdę. Już teraz chyba się coś musiałem zrobić nie tak, bo nie mogę dojść do ładu i składu. Albo krążę. Dobra, pójdę teraz w tą stronę. Może potrzymam się innej strony. No tak mi się wydaje, że chyba się gdzieś tutaj zagubiłem już i wyjście będzie mi dużo trudniej znaleźć. No chyba że sobie będziemy mapę rysować, to wtedy na pewno się uda znaleźć wyjście wcześniej czy później. Tylko komu by się chciało rysować mapę, nie? Bo to trzeba by co chwila zatrzymać się, potem coś narysować i tak dalej. O, jest wyjście, dobra, udało się. Mamy teraz labirynt 14 na 14. Gra nie odpuszcza, labirynt się powiększa cały czas, więc zaczyna być coraz trudniej, coraz dłużej czasu trzeba spędzić w tym labiryncie. No i ciekaw jestem, jaki maksymalnie labirynt można tutaj uzyskać. No to trochę by trzeba było w to pograć. No dojdę do 15 labiryntu, a potem właśnie zrobię to na zasadzie przechodzenia samodzielnego. No i przyspieszę czas, bo tutaj już więcej, jeśli chodzi o tą grę, nic do powiedzenia nie ma. Jedynie pozostało przechodzenie
tych labiryntów. Ot i wszystko w temacie. Tak, przeszedłem labirynt i już nie ma większych labiryntów. Największy labirynt to jest właśnie 14 na 14, bo to już jest nowy labirynt. No i cóż, tak ta gra wygląda i do zobaczenia w kolejnych wideorecenzjach gier na Atari ST.